zanim stworzyliśmy wieloletni plan inwestycyjny, to wsłuchiwaliśmy się w głos społeczeństwa, w to, co jest w przestrzeni publicznej. I to są życzenia między innymi po to, żeby mieszkańcy danych miejscowości czuli się bezpiecznie u siebie. Obecnie na ukończeniu są inwestycje związane z budową drogi Sokołowa do Kamionki, a także chodnika w Boruszynie. Nowa kostka brukowa pojawi się także w Wieleniu, Dzierżoźnie Wielkim, Tarnówce, Młynkowie, Teresinie i Biernatowie. Te remonty kosztować mają blisko 2 miliony złotych. We wrześniu zostanie oddana także do użytku droga z Trzcianki do Stradunia, na którą powiat wydał ponad 4 miliony złotych. Wszystkie te inwestycje mają zostać ukończone jeszcze w tym roku.